Moi drodzy, Śląska Karuzela dzisiaj gości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Oglądamy, zwiedzamy, poznajemy Zamek Mirów, który na naszych oczach pięknieje. No i również wy możecie być tego świadkami. Się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kaja. Słuchajcie, takiego widoku w naszym programie dawno nie było. Ja jestem zachwycony, Kaja, ty? O, jestem oczarowana, a jeszcze bardziej jestem oczarowana naszym cudownym gościem, a dzisiaj jest z nami cudowny senator, pan Jarosław Rasecki, który nam opowie o swojej pasji, po prostu miłości do zamku. Ale pogodę specjalnie goście dzisiaj przywieźli na Jurę, bo u nas na Jurze mówi się, że za organizację odpowiadają gospodarze, za pogodę goście. Zaczynamy! No, z tego, co widzimy na niebie, to goście się spisali. No, goście się spisali, jest cudowna pogoda, będziemy rośli jak na drożdżach. Będziemy rośli, słuchajcie, właśnie zaczął cudownie nam tutaj deszczyk padać, słonko wychodzi, czyli będzie tęcza. Czy to jest taki symbol, że ten zamek jest takim podziękowaniem i dla niebios, i dla człowieka, takim po prostu przymierzem? Słuchajcie, to wy przywieźliście tutaj dobrą energię. Potrzebujemy troszkę tej wody, żeby zaprawę, średniowieczną zaprawę można było mieszać, aby zamek rósł do góry i żeby kiedyś, mam nadzieję już za rok, turyści mogli zwiedzić cały zamek i zobaczyć, jak ta biała dama z tymi blond włosami na zamku straszy turystów. Po prostu przyjadę tutaj, to będę ja. Uważni widzowie pamiętają, że 4 lata temu byliśmy w Bobolicach na równie pięknym zamku, który znajduje się bardzo niedaleko tego miejsca, gdzie jesteśmy dzisiaj. No i tutaj była ruina, a teraz... No, to wszystko wasza zasługa, bo tak zdopingowaliście nas, będąc w Bobolicach, że musieliśmy w Mirowie coś zrobić. No i teraz widać, że ten Mirów coraz bardziej nabiera kształtów prawdziwego królewskiego zamku, a nie ruiny. A faktycznie pamiętam, że jak staliśmy w Bobolicach na wieży widokowej, to patrzyliśmy tutaj właśnie się takie no, ruiny wtedy pokazywały. Była. No i jak do tego doszło, że dzisiaj jest już w takim stanie, w tak szybko? Zamek Mirów i Zamek Bobolice to jest zaledwie 1200 metrów pomiędzy tymi zamkami i z jednego zamku można widzieć oczywiście drugi zamek. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby, gdyby jeden zamek był prawdziwym zamkiem już zrekonstruowanym tak, jak dawniej wyglądał, a drugi, żeby był takim troszkę niekompletnym. Okay. Ja nie lubię słowa trwała ruina, bo nie ma trwałych ruin, są tylko ruiny postępujące. I pomyśleliśmy, że może 3, może 4, może 5, może 6 lat i turyści będą mogli również zwiedzać Zamek Mirów. No i proszę, przyjechaliście, już się dzieje, a może za rok zapraszamy ponownie na wielkie otwarcie, które chcemy wspólnie tutaj, mam nadzieję, świętować. Oj, będziemy świętować i to bardzo hucznie. Kto wie, może i Sławomir Sakra? Ja się z przyjemnością. No. Ja się zastanawiam, czy te kamienie są oryginalne, bo skąd pochodzi ten materiał budowlany? Wszystkie kamienie to są oryginalne kamienie, które odgruzowane zostało podczas prac archeologicznych. I one są przez naszych kamieniarzy z dziada, pradziada wkładane w to samo miejsce praktycznie, gdzie one się kiedyś znajdowały. Także zamek jest zamkiem, a my już na tej pięknej Jurze jesteśmy podlewani tak, żebyśmy też rośli. Chyba uciekamy pod skałę.
chciała wiedzieć, jak to w ogóle się robi. Czyli jest ok, teren, na którym stoi zamek, wykupujemy czy dzierżawimy, ale co dalej? Jak to wygląda? No, musimy najpierw zacząć od tego, że zamek Mielów został zbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Okay. I tylko przez kilkanaście w sumie lat był zamkiem królewskim. Później był zamkiem prywatnym. Przeszedł w ręce Władysława Opolczyka, a później przez wiele, wiele, wiele rodzin. I również za czasów komuny był zamkiem prywatnym. W związku z tym no, było to dość proste, żeby te wszystkie pozwolenia, te wszystkie zgody od konserwatora uzyskać. Trwało to tylko 7-8 lat? 7-8. To niedługo w sumie, prawda? Na pytanie odpowiedź. Tak, na pytanie odpowiedź, 180 segregatorów materiałów i jakoś się udało. A zamek muruje się w bardzo prosty sposób. Kamień na kamieniu trzeba układać i wiązać to zaprawą. Ta zaprawa musi być koniecznie średniowieczna, bo inaczej konserwator by się nie zgodził. Więc piasek rzeczny płukany, wapno gaszone, przynajmniej 30 lat dołowane, skorupki kurzych jaj i krew dziewic. Wow, super! Skąd no i w tym terenie dziewicy? No, ja chcę, może i by się znalazło, ale kury, gdzie wy tutaj kury macie? No właśnie, dlatego tak długo trwała ta rekonstrukcja, bo nie mogliśmy znaleźć tyle skorupek kurzych jaj. Jasne. Ale w zasadzie to można już gasić wapno, składając prośbę o pozwolenie. Tak, jeżeli ktoś chce tutaj u nas na Śląsku, w Polsce rekonstruować taki zamek, to już powinien gasić wapno, poczekać te 20 lat, zanim złoży wniosek do konserwatora zabytku, bo to znów będzie trwało kilkanaście lat, zanim dostanie zgodę. I na spokojnie już tych się kur uchowa i tych jajek, tych skorupek się faktycznie nazbiera. O dziewicach nie wolno zapomnieć. No to nam zawsze się znajdą jakieś. To ja w to absolutnie wierzę. Natomiast mamy pozwolenia, mamy przygotowane odpowiednie materiały, żeby murować, no ale sam jakby projekt. Czyli no, jak to ma wyglądać? Skąd? To jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Przy zamku Bobolice i przy zamku Mielów pracowało całe grono najlepszych polskich naukowców, kilkunastu profesorów, kilkunastu doktorów i to oni, fachowcy od archeologii, historii, stratygrafii, fotogrametrii, technicznych zagadnień, dendrologii, na podstawie tych danych, które były po kwerendach źródłowych, po kwerendach archiwów, dopiero stworzyli projekt. Projekt zarówno Zamku Mielów, jak i Zamku Bobolice robił najlepszy kastelolog w Polsce, pan doktor Waldemar Niewalda. I on jest autorem również projektu odbudowy Zamku Mielowie. Ale mieliście na przykład jakieś takie rozmowy, że a może tutaj kurzybanki w to, a może zróbmy to trochę tak, tak jest i koniec. No, oczywiście turyści ciągle dzisiaj mówią, no jak to, zamek w Mielowie nie będzie miał dachu, powinien mieć dach. No ale niestety nie będzie. A kto mówi, nie ma dachu, nie było, nie będzie. Nie ma. Może to dobrze, bo wtedy zamek Mielów tworzy takie naturalne kulisy do różnego rodzaju filmowych produkcji, które tutaj były kręcone. My się cieszymy, nie możemy o wszystkich powiedzieć, bo są jeszcze ściśle tajne, ale o niektórych możemy już. No właśnie, a propos filmowych produkcji, czy to prawda, że tutaj staczał się Linda? Tak, rzeczywiście, z tego zbocza Bogusław Linda, grając w Powidokach, staczał się i to jest ta czołowa scena na początku filmu. A my staliśmy tam na dole z... Łapaliście. Tak, łapaliśmy i dbaliśmy o to, żeby się nic nie stało. Zajrzymy do środka? Zapraszam. Zamek co prawda jeszcze nie jest gotowy, ale dla białej damy zawsze robimy wyjątki. Zobaczymy, gdzie w przyszłości będę straszyć, a na otwarcie to jakby osobno, ale teraz już w tych pracach zobaczmy, jak to wygląda. A płytą dzisiejszego odcinka jest Teresa Werner, Miłość to nie zabawa. Moi drodzy, Śląska Karuzela dzisiaj gości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Oglądamy, zwiedzamy, poznajemy zamek Mielów,
który na naszych oczach pięknieje, no i również wy możecie być tego świadkami. Jest ogrodzony teraz, okay. Cały, to jest kilkadziesiąt hektarów i na terenie już mamy w tej chwili pierwsze stado 20 owiec wrzosówek. To jest endemiczna rasa, która już zaginęła i bardzo mało jest w Polsce jest. I my chcemy tą rasę tutaj z powrotem prowadzić i chcemy, żeby z czasem, nie wiem, 100, 200, 300, może 1000 owiec wolno sobie chodziły tutaj, wow. I żyły sobie. Owca wrzosówka nie potrzebuje żadnej zagrody, nie potrzebuje w zimie nic, tylko trochę siana i trochę do karmienia, a tak to żywi się po prostu młodymi pędami, trawą, wszystkim, co tutaj rośnie. I będzie pełniła dwie role. Pierwsza koszenie. Rola to jest kosiarka, żywa kosiarka. Tak. A druga rola to jest jednak dzieci, rodziny, bo no tutaj tak. Całe tłumy przyjeżdżają. Jak jest ładna pogoda, w weekend to mamy tutaj tłumy. Ale to jest przepiękny, rozległy teren. W ogóle no i pogoda to jest magia. Tak. Ale naprawdę to jest jak w Szkocji. Taka nasza polska, no, piękna jest, Szkocja. To nie wiem, czy nie ładniejsza. Polska jura, tak. I to rzeczywiście jest coś fenomenalnego. Ja się cieszę, że powoli udaje się uratować ten kawałek tego pięknego regionu. Wcześniej, zanim nie było to ogrodzone, wywoziliśmy rocznie od 8 do 12 ton śmieci. Coś niewiarygodnego. Ale to przykro. Kłady, motory krosowe, wycinanie drzew, palenie ognisk i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ludzie naprawdę są... Dostaliśmy pod skałą, gdzie normalnie to byłaby hałda śmieci. Butelek po różnego rodzaju napojach, a dzisiaj już jest dużo lepiej. Co najważniejsze, ja się cieszę, że to nasze dzieci już teraz próbują przejmować i coś z tym zrobić. Super. Więc jest tam na dole taka tablica, jak wchodziliśmy, ja widzieliście, mam nadzieję, prawda? Ja widziałam, jest tam bądź przepiękny. Jak zwierzę, zwierzę nie śmieci, zachowuj się jak zwierzę. Tak, nie zostawiaj śladu. Nie zostawiaj śladu. Tak, bo niestety człowiek uwielbia. Tutaj buteleczka, tutaj papierek, tutaj był. Polana na turystów. A dlaczego nie? No to co, idziemy teraz na zamek, tak? Zobacz. Zapraszamy do Zamku Mirów. Wow. Nie, no jest po prostu, jest tak filmowo tutaj. Słuchajcie, jest 21 i wyszło słońce. Jest tak filmowe miejsce. No, to jest. Słuchajcie, no jak się mówi, tak jest, moi drodzy, to tutaj to nie ma. To jest jakaś petarda. Jest tak filmowe, no, zobaczcie, co będzie o 12. Ale faktycznie, czyli tu jest ogrodzony teren. Tak, tak. Teren jest ogrodzony. Cały teren jest ogrodzony. A czy co, jąków i A tylko dlatego, one sobie tutaj żyją wolno, okay. Tak jak jest. Są specjalne przejścia. A, to super. Żeby migracja była. Natomiast chcemy, żeby to był teren, który jest samowystarczalny. To znaczy, żeby nie trzeba było kosić, ale żeby też murawy kserotermiczne mogły się
tutaj świetnie czuć, bo właśnie owce pomagają właśnie w wygryzaniu tego, co niedobre. No ale to nie tylko owce, bo zdaje się, my znamy kogoś takiego, kto się też żywi trawą, prawda, Sławomir? Ty też lubisz żółka i takie... Jak zauważyłeś, lubię sobie skubnąć. Lubisz sobie skubnąć, to, słuchajcie, naprawdę Sławomir tak ma, że gdzieś sobie... O, a czy to jest to i normalnie, wiecie? Ale ty, jak skąd tam? W sumie ma rację, bo to są zioła. To najlepsze są zioła. Ale naprawdę, słuchajcie... Tutaj jest tak magicznie, co że jak nie przyjedziecie, to go nie zobaczycie na własne oczy, będziecie mogli żałować do końca życia. To jest no magia. W ogóle spotkanie... No w końcu król Kazimierz Wielki wiedział, co robi. Oj, wiedział. I wiedział, gdzie się zbudować, i wiedział, gdzie się człowiek poczuje naprawdę bardzo dobrze. I taką dobrą, pozytywną energię. Tak czystego miejsca. Więc jeżeli chcecie naładować baterię, słonko wam przyświeci w zamgleniu, naprawdę polecamy szczerze. No i co, idziemy? Zapraszamy. Tak. Proszę, że... Zapukamy, czy tam coś się w środku dzieje. Wow! I zapraszam na dziedziniec wewnętrzny Zamku Mirów. Wow! Jak ładnie! To jeszcze nie wszystko. Ale pięknie.